Też jak Romowiczek wylądowaliśmy w Tybecie. Jakszy, Grodnik i on. Myszasty, czyli on spotter. Myszasty, tak. W okularach. To jest to misja z... Binokulars, są podwójne. Z Lorneta, z tego, z trzeciego... Lewe i prawe szkło. Z trzeciego 3D. Z trzeciego aktu no. Zadanie. Trzeci akt rozgrywa się w Tybecie. Tak, będziemy strzelać do mnichów, ponieważ oni nie oddają. Nie? No, no nie do końca. Ale to za... A co mi się... Aha, okej. Okay. Przestraszyłem, że jakiś błąd. Ogromny. Muszę wyeliminować ten obóz tutaj, wraga mały. I teraz już mi spotter nie podpowiada, kogo mam, w jakiej kolejności i tak dalej. Więc muszę sobie sam wykombinować, jak to zrobić. Tutaj zauważyłem wcześniej, że jest radio. Jeśli strzelę w radio, to ono się zepsuje i ktoś do niego podejdzie, żeby je naprawić. Okej. Tutaj pan podchodzi. No tak zrobimy jednego. Uch, podeszło. To już wszystko się poszło. No ale okej, no mamy okaz do inteligencji wrogów, tak? Bo oni sobie stamtąd mogą do mnie strzelać. I praktycznie nic nie będą mogli zrobić. Już widzę, że podbiegają tutaj. Spotter wybiegł. Nie. No! Spotter wybiegł, ale nie zdziałał. Trzeba było headshota gościowi. Ciekawe, właśnie działają headshoty z pistoletu. Znaczy można na... Raczej chyba trafiałeś z tej odległości. No i tak ile? Ze 2-3 strzały zdążyłeś oddać? No chyba tak. No ale dobra, no powtórzmy sytuację. Tak, czyli no ciekawe, czy headshot działa w tym momencie sprawnie, skutecznie. Znowu ściągnijmy tutaj wrogów. Tego. Póki się nie zorientowali. Się dwóch. O. Aha! No. To jest to, co lubię najbardziej. No tak, tylko że się zepsułem sobie plan, bo chciałem zepsuć, a mi się udało nie zepsuć. Jeszcze dostałem nagrodę za dobre rozegranie tematu. No ale no dobra. Zawsze możemy zepsuć z kolejną grupą i sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bo to też znowu malownicze miejsce. A jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym, że oprócz tam normalnego widoku mamy jeszcze termowizję, która podświetla no lampy, no to tam to można powiedzmy, akurat ten się nie gasi, ale są też beczki, które się tam można wysadzać, więc to się przydaje. No i po prostu jakiś tam przeciwnik schowany za jakimiś tam szmatami, drewnianymi ścianami i tak dalej, no i są lornetka do oznaczania, to już pokazywaliśmy. Czasem tą termowizję zastępuje jednak to wizor. A jeszcze zobacz, Mysza, bo na minimapie masz taki fragment oznaczony jako taki obszar, tak, na którym teraz jestem. No i stąd przyszliśmy, tak? No i teraz jakby widzisz, wychodzę z tego obszaru i tutaj już na mnie krzyczą, że opuszczam teren operacji. Ale dzięki temu, jak się powiedzmy przekradasz, ale oni cię zauważą, ale zdążysz wybiec na kolejny obszar, to zwykle jest tak, że oni cię przestają. Pościg się urywa. Tak. Czasem jest tak, że wbiegną za tobą, ale tak jakby no można to też wykorzystywać do swojej przewagi. Tak, tak no, trochę, no trochę to słabe akurat. Czy no tak, ale no, mi się wydaje, musieli dużo oszczędzać pamięci po to, żebyś mógł właśnie strzągać gościa, który jest klientem od dalej i żeby to jakoś no, wyglądało. No, domyślam się. Więc wszystkie niepotrzebne miejsca są, wydaje mi się, wycinane, kiedy tylko się da. No i dobra, no i znowu muszę tutaj kombinować, tak, bo to oczywiście pan u góry. Zresztą to jest też fajne, bo oni tam w pierwszych misjach zawsze mówią ściągnij tego, bo jest na górze, z tym poczekaj, bo aż się oddali, coś tam i jakby stosując te rady teraz,
tak jakby no, uczysz się, tak, jak to robić dobrze, więc nie, czemu wlazłem na drabinę, chciałem przeładować. Się przestraszyłem aż, kurczę, co się stało. No, a na minimapie jest taki czerwony wskaźnik, który rośnie. Właśnie dzięki temu można poznać, czy ktoś nas widzi, czy nie. Jeśli ten pasek się tam załaduje do pełna, to wtedy jakby zostaje zauważony i jakby tam ten oddział, no właśnie zostałem zauważony, alarmuje ten osobnik, który mnie zauważył, alarmuje resztę i wtedy muszę całą ekipę na głowę, no, ale właśnie tak jak mówiłem tam przy okazji poprzedniego nagrania, gdy właśnie zepsuję, to nie jest tak, że jest koniec misji, tylko jeśli jestem w stanie ich wybić, no bo czasem to jest tak, że cię zauważył ostatni, tak, a czasem jest tak, że cały no znowu się odoklik. Czasem jest tak, że cały, no po prostu wiesz, przy pierwszym, tak, coś zepsujesz i cię zauważą, i jeśli jesteś w stanie ich wybić, to... To idziesz dalej do następnego checkpointu, mówiąc krótko. Tak jakby no nie ma kary, więc to jest fajne, bo ja bardzo lubię, gdy gra jakby no, jest w miarę naturalna, tak, i nie ma, sorry, zepsułeś, wykryto cię. Tak, to jest denerwujące, wiesz, ja rozumiem, że czasami... No to też ma znaczenie, tak, jeżeli... bo jak się pomujesz do bazy CIA, no to oczywiście, że oni to jakoś zamkną i masz przechlapane. No niemniej jednak wolę tą umowność taką, że jeśli jestem w stanie sobie poradzić, to mimo wszystko... Nie, no zgadza się. Dla mnie najlepszym akurat sposobem, najlepszym takim, taką metodą na, wiesz, na wymuszenie pewnej formy, pewnego sposobu działania przez gracza w takich przypadkach jest, wiesz, akcja taka z najprostszą rzeczą, czyli na przykład właśnie z jakimś alarmem gdzieś, dajmy na to. Tak jak na przykład to miało miejsce, nie wiem, w Far Cry'u, gdzie jeżeli eliminujesz gości w obozie pojedynczo, spokojnie, dobrze sobie to zaplanujesz, no to w tym momencie nic złego się nie stanie. Co więcej, można fakt istnienia alarmu wykorzystać przeciwko nim, jak się pomyśli, dlatego że oni muszą ten alarm uruchomić. W związku z czym wystarczy jednego zabić tak, żeby zaalarmować resztę, następnie czekać w miejscu z celownikiem na włącznik alarmu. Albo zaminować. Tak, ale może się też okazać, że na przykład... Jest że w tym snajperze nie ma ładunków wybuchowych, nie ma min. Przynajmniej w tych początkowych misjach, w sześciu. No nie trafiłem, kurczę, którym mógłbyś po prostu zabezpieczyć, tak, jakoś miejsce, gdzie jesteś. O, tutaj mój ziomek nie pomógł. Jest trochę szkoda, tak, że to, jakby to jest tak ograniczone. Tak jakby brak tych karabinów to rozumiem, ale brak jakiegoś... Znaczy no granaty, no to powiedzmy też, że trzeba działać po cichu i tak dalej, ale jakoś tam jako miny jakieś, coś w tym stylu do takiej ochrony swojego miejsca. No, na pewno by się przydało. No, zdecydowanie. Podoba mi się ten cybet, to jest taka nieklepana miejscówka. Ładnie wygląda. No i też jest to czekanie, tak, gdy cel jest bardzo daleko i widzisz lecący pocisk. Ktoś cię zauważył. Tak, i się zastanawiasz, czy trafi, czy nie. Tu snajperzy byli. Ostatni gdzieś tutaj. No go płaca się mieć spotter. Dobra, no to już tą małą wycieczkę do Tybetu też możemy zakończyć. No myślę, że tak. W naszej recenzji wydaje mi się, że ci spodziewać. Jak widać, mnisi tybetańscy zmienili obyczaje. W naszej recenzji możecie się spodziewać jakoś pod koniec tygodnia, mi się wydaje. No. Mysza będzie testowała, więc... No, więc jeżeli trafię na babola, na pewno swoim zwyczajem przetestuję SI na okoliczność... I przestrzeliwanie opon. No, opony są ważne. Znaczy, wiesz co, opony oponami, ale jeżeli będą kurczaki, i nie da się kurczaka zabić w grze, to będzie źle. No, mnisi ty będą najstarsi. Ja się wtedy obrażam. Nie nerfuję na żadne zwierzęta, no. Więc nie wiem, czy w ogóle są. No i chyba
zginę pod tym pomnikiem, bo wydaje mi się, że jestem zauważony. To, że mam takie wrażenie, bo to wszystko miga. No trudno, może się odrodzę, może się odrodzę jako coś ciekawego, a nie karaluch. No ale powiedzmy, że tu się pożegnamy i... Dokładnie. W tym malowniczym, wesołym, radosnym, podmokłym nieco zakątku. Dokładnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.